Okej, okay. Siema, Bartek z kompanii Szostaj, z tej strony. Dzisiaj szybki film i chciałem Wam dzisiaj powiedzieć o sposobie, w jaki ja się odżywiam skutecznie, żeby pozbywać się tłuszczu z brzucha, bo w tym roku, jak zaczynałem, miałem wtedy 18% tkanki tłuszczowej, zrobiłem film o tym, jak zamierzam zejść do 10% tkanki tłuszczowej. W tej chwili jest 25 maja, jak to nagrywam, i w tej chwili jestem na 81 kg z kawałkiem. Zostało mi około 1 kg do zrzucenia i mam w tej chwili mniej więcej, no tak, 11-12% tkanki tłuszczowej. Także teraz będę dociskał, żeby się już tylko dociąć. Została mi tylko taka docinka, a dlatego w tym filmie po prostu dam Wam to, co dla mnie skutecznie działa, żeby się tego tłuszczu po prostu pozbywać. Także najpierw przejdziemy sobie przez takie główne zasady tego, jak ja się odżywiam, a potem jakby postaram się Wam zobrazować i pokazać, jak wyglądają moje posiłki w ciągu dnia i dlaczego akurat właśnie w taki sposób je składam. Taka pierwsza bardzo ważna informacja dla Ciebie w tym filmie to jest to, że ja nie odżywiam się w jakiś skomplikowany sposób i nie trzymam się niczego stricte. Nie mam jakiegoś rozpisanego po prostu co do kalorii i w każdym posiłku musi być dokładnie tyle i tyle danego makroskładnika i muszę się tego sztywno trzymać. Nie, ja jem bardzo jakby intuicyjnie, bardzo fluid, luźno, że po prostu potrafię manipulować sobie moimi posiłkami tak, żeby one jakby dobrze mi pasowały. I bo jakby no nie jestem fanem takiego podejścia, że po prostu trzymasz się czegoś na sztywno, no bo tak naprawdę jakby nie rozumiesz i nie potrafisz sobie poradzić w każdych warunkach, jeżeli odżywiasz się w ten sposób. Jak tylko zabiorę Ci Twoją kartkę z Twoim planem, to tak naprawdę nie rozumiesz, nie potrafisz sobie poradzić. No i to jest dosyć uciążliwy sposób na życie, jakby nie powiedziałbyś. Ja uważam, że jakby panowanie nad masą swojego ciała i sylwetką to jest jakby proces cały czas continuous improvement i continuous adaptation, czyli jakby cały czas dostosowywania się do tego, co się na bieżąco pojawia w Twoim życiu i jak jakby sylwetka, jak ciało się zachowuje. Tak, musisz znać fundamenty, wiedzieć jakby co na czym polega i później na tej podstawie możesz obserwować, jakie są efekty na Twoim ciele i do tego się dostosowywać, więc ja stosuję takie dwie proste zasady, no i po prostu na podstawie tego, jak wygląda moje ciało, jak się moje ciało zachowuje, wprowadzam sobie różne zmiany. I tak samo nie lubię jakichś skomplikowanych, wymyślnych posiłków, nie lubię spędzać dużo czasu na gotowaniu, lubię robić rzeczy, które są proste, tak, są dobrze mnie odżywiają, są pełnowartościowe i jakby służą mi, nie trują mojego ciała, ale nie lubię jakby niczego skomplikowanego, lubię proste, powtarzalne rzeczy, które łatwo jest zrobić szybko. Teraz pierwsze dwie najważniejsze zasady. Pierwsza, czyli 90% do 10% mają być moje posiłki z pełnowartościowych źródeł i minimalnie, jak najmniej, najlepiej w ogóle nieprzetworzone, czyli z produktów pełnowartościowych, które nie są gdzieś tam zapakowane w paczkach, nie są robione sztucznie chemicznie, tylko normalne produkty, które można znaleźć z rzeczy, które występują naturalnie na tej planecie. I to nie są jakieś wymyślne rzeczy. Tutaj z moich programów Wam wrzucę listę takich przykładowych dobrych makroskładników. Możesz sobie zobaczyć, że to nie jest nic jakby nieziemskiego. Tak, na redukcji 90%, jeżeli robię masę, może to być trochę mniej. Te 10% mogą być to właśnie produkty bardziej przyjemnościowe, jakieś rekreacyjne, rzeczy, które lubisz, czy tam są trochę bardziej po prostu przetworzone, mają sobie więcej jakichś chemikaliów, nigdy nie będzie idealnie. Natomiast 90% musi być. Druga najważniejsza zasada, czyli ilość białka w ciągu dnia. I ja staram się zjadać między 1,6 do 2 gramów białka na kilogram mojej chudej, czyli nieotłuszczonej, czyli takiej prawidłowej masy ciała. Bo to mi pozwala po pierwsze zjeść najmniejszą możliwą ilość kalorii w ciągu dnia, a być nasyconym. Po drugie właśnie utrzymać sytość w ciągu dnia. I po trzecie nie stracić masy mięśniowej, którą mam, a jeszcze umożliwia mi zbudowanie być może odrobinkę więcej podczas redukcji. Staram się trzymać się właśnie tych 3, maksymalnie 4 posiłków w ciągu dnia, żeby też nie uczyć mojego mózgu, że jakby co chwilę musi coś jeść. Jak się przyzwyczai do tego, że ma trochę dłuższe przerwy między posiłkami, to już dalej mu jakoś łatwo idzie, więc w ten sposób funkcjonuje. Teraz na redukcji ja lubię ograniczyć sobie trochę węglowodany. Po pierwsze dlatego, że trudniej nabijać mi wtedy nadmierne kalorie. Łatwiej jest mi utrzymać sytość, jeżeli trzymam się bardziej posiłków białkowo-błonnikowo-tłuszczowych. A po trzecie, mniej zbiera się woda w organizmie, znacznie mniej i przez to jest to dosyć motywujące, kiedy Twoja sylwetka wygląda o wiele chudziej, przez to, że nie zbiera Ci się tutaj aż tak tyle wody w organizmie. Nadal zjadam węglowodany, natomiast staram się je po prostu trochę ograniczać, jeść trochę mniejszej ilości, czyli jak na przykład na masie zjadam 2 kromki chleba na śniadanie, czy 3 kromki chleba na śniadanie, no to zjem sobie 1 kromkę chleba. Albo jeżeli mam możliwość w ogóle wyeliminowania węglowodanów, na przykład
jak jem obiad i to jest załóżmy mięso z warzywami i zazwyczaj z ryżem, to czy jestem w stanie przeżyć i być najedzonym, jeżeli na przykład zamiast tego ryżu zjem sobie jabłko czy jakiegoś innego twardego owoca? I czy mogę wyeliminować ten ryż w ogóle i czy przeżyję? Jeżeli uznaję, że tak, no to to eliminuję, a jeżeli uznaję, że nie, jednak chciałbym do tego posiłku zjeść ryż, bo na przykład wiem, że akurat ten posiłek zarąbiście smakuje z ryżem, no to wtedy na przykład obcinam sobie tego ryżu trochę i zamiast całej miski ryżu zjadam połowę miski ryżu i też jest dobrze. Jeżeli chodzi o moje źródła węglowodanów w diecie, no to właśnie staram się, żeby w większości to były rzeczy nie takie mączne, makaronowe, ryżowe, ziemniakowe, tylko żeby to pochodziło głównie z warzyw bo one i owoców, bo one najbardziej po prostu mnie nasycą, bo mają w sobie błonnik, no i najdłużej jakby trzymają tą pełność żołądka i z reguły to są właśnie takie wysokoobjętościowe rzeczy, czyli na przykład jabłka, twarde jabłka, takie najlepsze są dla mnie, pomarańcze, tylko jedzone całe, nie tylko sok, właśnie dlatego, żeby mieć ten miąższ w sobie i z warzyw na przykład marchewka taka niegotowana, zarąbiste rzeczy. I teraz ja lubię redukcję u siebie przeprowadzać na takiej zasadzie, że nie tylko ograniczam sobie ilość pożywienia, tylko lubię zwiększać też ilość aktywności fizycznej, zmuszać moje ciało do wysiłku fizycznego w większej ilości, do bycia atletycznym, gdzie wymaga to po prostu kondycji ode mnie, dlatego że ciało z doświadczenia zupełnie inaczej wygląda, jak robisz to cardio, niż jeżeli próbujesz ograniczać to pożywienie, to jest pierwsza rzecz. A dwa, że nie muszę sobie wtedy aż tak bardzo odmawiać wszystkiego w tej mojej diecie i mogę sobie pozwolić zjeść trochę więcej, na przykład właśnie tę dodatkową tortillę do śniadania, czy coś takiego, jak mam ochotę na węglowodana, bo wiem, że i tak wygeneruję sobie deficyt kaloryczny, który wiadomo jest potrzebny do tego, żeby spalać tłuszcz, poprzez właśnie dodatkową aktywność fizyczną, tak? Czyli na przykład pobiegam sobie więcej, czy zrobię sobie 5 basenów, no nie, może nie 5, ale 10-15 basenów rano, tak, popływam, no to wiem, że będę miał więcej kalorii możliwych do wykorzystania w ciągu dnia, a i tak będę pod koniec dnia w deficycie, no bo sobie wygenerowałem ten deficyt. Łatwiej mi się w ten sposób po prostu to robić. Jeżeli chodzi o ilość takiego cardio w tygodniu, którą ja aktualnie stosuję, do tej pory stosowałem, to robiłem cały czas 3, maksymalnie 4 sesje w tygodniu po 15 do 20 minut i to były dwa rodzaje sesji. Zrobiłem już ogólnie film o cardio, także jeżeli masz ochotę to go sobie zobacz, tam trochę dokładniej to jest wytłumaczone, ale ja robię dwa rodzaje cardio. Pierwszy to jest właśnie interwałowy trening, czyli robię maksymalny wysiłek, odpoczynek, maksymalny wysiłek, odpoczynek. Wtedy to jest krótsza sesja, takie 10-15 minut, albo robię takie bardziej niższej intensywności cardio, czyli na przykład bieganie, albo nie wiem, pływanie, czy jazda na rowerze, taka dosyć intensywna, trochę mniejszy wysiłek, nie maksymalny, ale wtedy dłuższe jakby stałe tempo, czyli tam 15, 20, 25 minut takiego wysiłku, no i to jest moja cała sesja cardio. Tak, trzeba pamiętać, że tak jak na przykład mój klient Wiktor schodził z 20% do 12%, coś takiego jest o wiele łatwiejsze i tak naprawdę jak zachowasz te wszystkie fundamenty, o których przed chwilą powiedziałem i dodatkowo zadbasz o odpowiednią ilość snu i spokojnie jakby będziesz się wysypiał, zadbasz o regenerację, to nawet jak mniej więcej zadbasz o te fundamenty, tak trochę może być gorzej, trochę może być lepiej na niektóre dni, to osiągniesz ten cel. Natomiast zejście już poniżej tych 12% do 10, 9, 8% tkanki tłuszczowej, to już trzeba być o wiele bardziej restrykcyjnym i rzeczywiście patrzeć na tą ilość węglowodanów w diecie, pilnować, żeby tego białka było tyle, ile ma być, nie odpuszczać sobie za bardzo, nie dodawać za bardzo przyjemności, być może nawet to musi być 95% pełnowartościowych posiłków, już do 5% tych trochę bardziej przyjemnościowych tylko i pilnować, żeby robić te sesje cardio 4 w tygodniu, być może nawet dodać 5., 6. sesję cardio, jeżeli jest to wymagane od Ciebie. W ogóle jak jesteś taką osobą, która serio traktuje to poważnie, żeby mieć silne i sprawne ciało, nie chcesz być przeciętny, nie chcesz być mierny, ale przydałaby Ci się pomoc z ogarnięciem Twojego treningu, Twojego odżywiania i chcesz się nauczyć takiego mojego sprawdzonego systemu na to od podstaw, tak żeby samemu to później wszystko, żebyś umiał rozumieć, żebyś umiał tym manipulować, to przyjdź do mnie na prowadzenie. Wszystko na ten temat znajdziesz na kompaniaszostek.pl. Teraz moje posiłki. Śniadanie. No chcę, żeby było sycące, z białkiem z pełnego, dobrego źródła i żeby miało odrobinę węglowodanów, dlatego że to jest też mój posiłek, który ja zawsze jem przed treningiem, więc chcę, żeby te węglowodany były, bo wtedy mam więcej siły na treningu. Na drugi posiłek po treningu i przed pracą to jest z reguły u mnie szek, dlatego że pozwala mi go bardzo szybko zrobić, nie zajmuje dużo czasu i będzie miał dużo białka, odrobina węglowodanów po treningu, też, żeby uzupełnić poziom energii, a jest to nie takie bardzo obciążające na żołądek, a ja nie lubię być taki mega nażarty i obciążały, jak idę później pracować, więc dlatego po prostu zazwyczaj u mnie to jest shake.
Teraz pod koniec dnia zjadam z reguły trzeci mój posiłek i tutaj mam dosyć dużą pulę kalorii do wykorzystania, dlatego mogę sobie sporo zjeść wieczorem i łatwiej mi jest utrzymać wtedy sytość już do końca dnia, zanim pójdę spać, bo dosyć późno zjadam ten ostatni posiłek, który jest duży. I właśnie najlepiej u mnie się sprawdza coś takiego jak smażona wołowina, czy smażona wieprzowina, czy na przykład smażony kurczak, czy smażona ryba z jakąś porcją warzyw, tak? Odrobiną może jakiegoś sosu, jakiś ketchup, coś takiego, no i opcjonalnie odrobina węglowodanów, na przykład jakaś kromka chleba, jakiegoś innego pieczywa, czy na przykład właśnie połowa miski ryżu, czy jakiejś kaszy, czegoś takiego. Do tego najlepiej właśnie jakiś sycący owoc typu jabłko, pomarańcza albo warzywo. Jeżeli nadal pod koniec dnia czuję, że jestem taki bardzo, bardzo, bardzo jeszcze głodny, to żeby po prostu nie zrobić tego deficytu za dużego, to jeszcze dorzucam sobie właśnie jakiś produkt białkowy typu jakiś jogurt z kir i właśnie jakieś znowu twardy owoc, czy twarde warzywa. Jak ty chcesz mi pomóc, to będę wdzięczny, jak pod tym filmem zostawisz mi komentarz i jakie filmy chciałbyś zobaczyć na moim kanale ode mnie w przyszłości. Subskrybuj sobie mój kanał i włącz na niego dzwonek, żebyś dostawał powiadomienia, bo w ten sposób pomożesz i sobie, i mnie. Jak chcesz, to wpadnij sobie do mnie na Instagrama, bo tam też postuję ciekawy i pomocny content. I co? Widzimy się w następnym. Na razie.